Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Lebińska. To są gorące pytania. Przed chwilą rozmawialiśmy o Węgrzech, o egoistycznej polityce Viktora Orbana wobec wojny na Ukrainie. Teraz pochylimy się nad zapowiedzią Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, który po tym, jak rząd doszedł do porozumienia z opozycyjną koalicją CDU i CSU w sprawie specjalnego funduszu dla Bundeswehru, no powiedział właśnie, że Niemcy będą wkrótce dysponować największą armią konwencjonalną w Europie. Czy rzeczywiście tak będzie? O to zapytam mojego gościa. Jest nim Justyna Gotkowska, analityk Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, 100 miliardów euro to brzmi, jakby to było bardzo duże, bo dużo Bundeswehr jest niedofinansowana chyba od co najmniej dekady, ale czy to wystarczy, żeby wszystkie braki wyrównać? Bo już się pojawiły głosy, że to jest kropla w morzu potrzeb. No, te 100 miliardów euro to kroplą nie jest, ale rzeczywiście wcześniejsze wyliczenia dotyczące tego, ile pieniędzy potrzebuje Bundeswehra, żeby pozamykać te wszystkie luki, które powstały w uzbrojeniu, braki w uzbrojeniu, w sprzęcie wojskowym, które powstały w ostatnich latach, one wynoszą ponad 200 miliardów euro. 100 miliardów euro to dużo, to na przestrzeni 4-5 lat doprowadzi do tego, że Berlin wraz z regularnymi budżetami obrony będzie osiągał poziom wydatków na obronność 2% PKB, to będzie około 70 miliardów euro rocznie. To jest bardzo dużo. Oczywiście tutaj pojawiają się już komentarze w Niemczech, że nie każdego roku będzie to akurat 2%. W przyszłym roku czy w tym roku będzie to zapewne mniej. Związane jest to z wydatkowaniem tych środków, z przebiegiem programów zbrojeniowych, programów modernizacyjnych. Ale te 100 miliardów euro rzeczywiście spowodują, że na przestrzeni 4-5 lat Bundeswehra będzie armią przede wszystkim dobrze wyposażoną i zmodernizowaną i otrzyma ten sprzęt, który jakby był planowany w ostatnich latach, ale na który środków nie starczało i środków nie było. Ale te 100 miliardów euro, czyli te pieniądze, to nie wszystko, żeby Bundeswehra stała się bardziej efektywną armią, żeby Niemcy stały się potęgą militarną. Właśnie, Niemcy... Bo czego brakuje jeszcze? Bo zawsze jest mowa o tym, że te procesy także nabywania tego sprzętu były bardzo zbiurokratyzowane, że są przede wszystkim przeszkody takie na poziomie politycznym i potem administracyjnym. Czy za tymi 100 miliardami pójdzie jakaś reforma całego systemu, tak, obronności w Niemczech? Dokładnie. Te 100 miliardów euro, które są zgromadzone, czy mają być zgromadzone w tym specjalnym funduszu, mają być powiązane przede wszystkim z reformą polityki zbrojeniowej, czyli z tym, jak Niemcy przeprowadzają programy modernizacyjne, które to w ostatnich latach były jakby te procesy zarządzania Bundeswehrą, polityką zbrojeniową, były ogromną bolączką niemieckiej armii. Niemiecka armia jest zbiurokratyzowanym potworkiem, jak określali to pełnomocnicy parlamentarni do spraw Bundeswehry w ostatnich latach. I potrzeba naprawdę wiele wysiłku, żeby zreformować organizacyjnie nie tylko całą politykę zbrojeniową, ale Ministerstwo Obrony oraz reformy potrzebne są również w organizacji dowodzenia Bundeswehrą, w organizacji poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i tak zwanych obszarów operacyjnych w niemieckich siłach zbrojnych. Do tego potrzeba Niemcom, Bundeswehrze również zwiększenia gotowości, zdigitalizowania sił zbrojnych, poprawy stanu kadrowego, przyciągnięcia odpowiednich specjalistów do tej wysoce wyspecjalizowanej, bardzo zmodernizowanej armii, którą Niemcy chciałyby mieć na przestrzeni kilku lat. I to są wszystkie takie procesy
techniczne, wojskowe, zbrojeniowe, przemysłowe, ale to, z czym pan Niemcy mają największy problem, to wola polityczna. Wola polityczna do bycia liderem w europejskiej, wśród europejskich sojuszników w polityce bezpieczeństwa i obrony, państwem, które chce rzeczywiście pełnić o wiele większą rolę niż do tej pory w polityce obrony i odstraszania na wschodniej flance. I tutaj Niemcy mają ten problem. Czyli mówimy o pacyfizmie, czyli tym, co jest głęboko zakorzenione w niemieckiej mentalności. Mówimy może nie tyle o pacyfizmie, co o pewnym lęku przed konfrontacją z Rosją, obawą o reakcję własnego społeczeństwa w przypadku większego zaangażowania w takie działania natowskie na wschodniej flance. Widzimy to doskonale w przypadku obecnych dyskusji i decyzji dotyczących niemieckich dostaw broni na Ukrainę. Kanclerz Scholz, SPD, Niemcy są bardzo powściągliwe. Mało dostarczają broni, nie chcą dostarczać ciężkiego sprzętu. Wprawdzie zostały wczoraj kanclerz Scholz zapowiedział, że te dostawy w pewnych obszarach ruszą, ale to jest kropla w morzu potrzeb, czy bardzo mało, jeżeli chodzi o możliwości niemieckie i finansowe, i zbrojeniowe, i przemysłowe, dostarczenia tego, co Ukraina potrzebuje. A związane to jest właśnie z obawami przed konfrontacją z Rosją, przed rozszerzeniem tego konfliktu, przed wysyłaniem na Ukrainę niemieckiego sprzętu, ciężkiego sprzętu wojskowego, który Rosjanie wykorzystają w swojej propagandzie i który, co odbije się z kolei dużym echem w Niemczech i może wpłynąć na sondaże, na postrzeganie rządu, na postrzeganie SPD. I tutaj ja mam wątpliwości, czy mimo wydania tych 100 miliardów euro w przyszłych latach na modernizację, na nowy sprzęt, czy Niemcy pokonają swoją biurokratyczną kulturę, która jest już zdecydowanie przebiurokratyzowana, czy zdecydowanie zwiększą gotowość swoich sił zbrojnych, czy wprowadzą inne reformy konieczne do tego, żeby ta niemiecka armia była bardziej efektywna i czy politycznie są gotowi na większy wkład i większe zaangażowanie w ramach NATO, w szczególności właśnie na wschodniej flance. No, to jest dobre pytanie, bo rozumiem, że za takimi zakupami sprzętu powinna iść jakaś strategia, jakaś właśnie wizja, z kim potencjalnie Niemcy chcą walczyć, musiałyby walczyć. Czy w ogóle coś takiego zostało opracowane? No tutaj Niemcy, trzeba przyznać, że podporządkowują się pod te procesy, które przebiegają w NATO i Niemcy zobowiązały się w ramach planowania obronnego w sojuszu do podporządkowania swoich wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej pod potrzeby, pod planowanie obronne NATO i zobowiązywały się do wystawienia 3 dywizji do 2031 roku. W ostatnich miesiącach padły zobowiązania do przyspieszenia tego procesu, wystawienie jednej pełnej dywizji do 2025 roku i jednej brygady do 2023. I tutaj mamy, to pokazuje, gdzie w szczególności wojska lądowe są. Jedna w pełni zmodernizowana brygada w przyszłym roku to jest to, na co w tej chwili stać Niemcy. A jest to na 80-milionowy, ponad 80-milionowy kraj z prawie 200-tysięczną Bundeswehrą, 183 tysiące żołnierzy w tej chwili. No jest to bardzo mało i wszyscy zastanawiają się, gdzie szły pieniądze do tej pory przeznaczane na Bundeswehrę, bo w ostatnich latach, licząc w dolarach, to było ponad 60 miliardów dolarów w czasie, gdy Francja przeznaczała 57 miliardów dolarów, a różnica pomiędzy obiema armiami, tym, do czego są zdolne, ich zdolnościami wojskowymi, możliwościami projekcji siły
no są po prostu ogromne i nie ma co porównywać Francję i możliwości militarne z Bundeswehrą. Więc zobaczymy, jak te wszystkie, nie tylko ten proces nabywania nowego sprzętu, ale te wszystkie reformy, które tutaj zarysowałam, będą przeprowadzane w następnych latach i na ile pójdzie za tym, na ile się zmieni polityka niemiecka w obszarze bezpieczeństwa? No, minister obrony Christine Lambrecht jest ostro krytykowana. Mówi się, że to jest w zasadzie to samo, jak Ursula von der Leyen, obecna szefowa Komisji Europejskiej, była właśnie ministrem obrony Niemiec, czyli zatrudnianie na różnych kontraktach doradczych koleżanek. Pani minister Lambrecht poleciała z synem na urlop helikopterem Bundeswehry. Wprowadziła te szkolenia z różnorodności, czyli troszeczkę tutaj niemieckie mnie wskazują na to, że no coś także na tym poziomie politycznym im co nie wychodzi. To prawda i to jest ważny argument mówiący o tym, że mimo tego, że Niemcy rozumieją, że kanclerz Scholz mówi o tym, że jesteśmy w innym momencie w polityce bezpieczeństwa europejskiego, że Rosja jest zagrożeniem również dla Niemiec, że tutaj przeznaczamy 100 miliardów euro na Bundeswehrę, to jak na razie nie widać, nie ma żadnych wypracowanych planów reformy polityki zbrojeniowej, nie ma przyspieszenia w modernizacji sił zbrojnych i mamy do czynienia właśnie z bardzo krytykowaną, postrzeganą jako dosyć nieudolna minister obrony z lewicowego skrzydła SPD, która ponoć Bundeswehrą niezbyt się interesuje, nie jest zbyt zainteresowana pracą własnego ministerstwa, nie ma zbyt dużego przełożenia politycznego, nie jest już członkiem parlamentu. I w związku z tym te znaki zapytania, na ile taka minister będzie po pierwsze chciała, będzie miała pomysł i będzie w stanie przeprowadzać te trudne reformy w takim ogromnym ministerstwie, jakim jest resort obrony i w takiej ogromnej, zbiurokratyzowanej organizacji, jaką jest Bundeswehra. Czy to wszystko się w następnych latach uda, czy to nie ugrzęźnie znowu w tych biurokratyczno-administracyjnych procesach, przepychankach i to czas pokaże. No, Polska ma pretensje oczywiście do Berlina. Tutaj była taka wymiana zdań. No, Olaf Scholz był troszeczkę zdziwiony tą krytyką, zresztą ze strony Polski, że no, nie wiemy, kiedy otrzymamy te zamienniki od Niemiec w zamian za tą broń, którą wysłaliśmy, uzbrojenie na Ukrainę. No i tutaj widać, że no, tu jest taki, nie powiem, żeby konflikt, ale pewien zgrzyt. Ale czy dostaniemy, czy nie dostaniemy? I na czym polega ten problem? Trudno mi tutaj powiedzieć, bo nie do końca publicznie wiemy, na czym polegają te dyskusje, czy co jest przedmiotem tych dyskusji między Polską a Niemcami w kwestiach dostaw niemieckiego sprzętu dla nas. Niemiec, chodzi o czołgi Leopard, pytanie w jakiej wersji, jakie konkretnie chcemy modele otrzymać. Niemcy mają tutaj rzeczywiście problem, bo sami tych czołgów w zapasach Bundeswehry mają bardzo mało. One są również modernizowane do tej najnowszej wersji. I tutaj rzeczywiście Niemcy musiałyby z tych 100 miliardów albo z regularnych budżetów obrony przeznaczyć pieniądze na zakup takich czołgów w niemieckich firmach zbrojeniowych i na przekazanie jej Polsce. I nie jestem pewna, czy Niemcy są chętne do aż tak dużych inwestycji we wzmacnianie potencjału obronnego tutaj państw wschodniej flanki. Nie tyle dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że też sami uznają, że mają ograniczone możliwości i chcą się skupić na modernizacji Bundeswehry. Chcą też oczywiście, żeby jakby zakupy czy przekazywanie tego sprzętu, czy to z zasobów Bundeswehry, czy to z niemieckiego przemysłu, było powiązane z kolejnymi zakupami
przez państwa, które są odbiorcami takiego sprzętu, żeby to było powiązane z kolejnymi zakupami w Niemczech zbrojeniowymi. Taki najlepszy przykład tutaj mamy Czech, kiedy rzeczywiście Niemcy dostarczyły, czy zobowiązały się, że dostarczą czołgi Leopard 2-4, ale bodajże 15 sztuk, ale w zamian Czechy zapowiedziały, że kupią do 50 najnowszych czołgów Leopard 2A7. Także to pokazuje, że Niemcy w tym tak zwanej wymianie myślą również biznesowo i nie tylko biorą ten komponent bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy pod uwagę. Myślę także o swoim przemyśle zbrojeniowym. Justyna Gotkowska, bardzo serdecznie dziękuję. Ośrodek Studiów Wschodnich był moim państwa gościem. A państwa zachęcam oczywiście do pozostania z nami, tym bardziej, że wygląda na to, że no, ta najpotężniejsza armia Europy to raczej nie jest na dziś ani na jutro. I mamy jeszcze wiele ciekawych tematów dla państwa.